Jednego głosu zabrakło Marcinowi Zawile do otrzymania absolutorium budżetowego za rok 2017. Na 23 radnych miasta pracę, jaką wykonał prezydent Jeleniej Góry, w głosowaniu pozytywnie oceniło 11 radnych. Negatywnie odniosło się 8, 3 przedstawicieli mieszkańców nie przybyło na obrady. No co to komentować? No opozycja nie głosuje za. No, widzę, że opozycja jest absolutnie totalna, bo pretensje mają wszystko. No trudno, no to nie jest w tej chwili najważniejsze. Absolutorium to jest pewne podsumowanie, pewne zwieńczenie prac miasta, pomysłów pana prezydenta na rozwój miasta. Początkiem jest zawsze budżet, jego kształtowanie. Radni Prawa i Sprawiedliwości zgłaszali swoje pomysły, jeżeli chodzi o budżet 2017 roku. Zawarliśmy to zresztą w piśmie, które było do pana prezydenta skierowane. Jak my widzimy, na przykład jeżeli chodzi o cele inwestycyjne w tym roku, no niestety pan prezydent w niewielkim zakresie uwzględnił nasze sugestie. Sprawozdanie finansowe zostało przyjęte. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie odniosła się do wyniku finansowego miasta. Trudno mi powiedzieć, w jaki sposób można wyciągnąć konsekwencje od prezydenta, który wielokrotnie zwiększył dochody miasta z tytułu podatku od dochodów osobistych. Przypominam, bezrobocie 3,2%, kiedy wielokrotnie zwiększyły się dochody z podatku od nieruchomości bez podwyższania stawek. Poprzez większą ilość inwestycji, które powstają w mieście. Panie prezydencie, a jaki wpływ miały pana decyzje na podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników chociażby w strefie ekonomicznej? No, jaki wpływ miał pan na podatki PIT? No nie ma pan wpływu żadnego, tak? To jest pokłosie sytuacji makroekonomicznej, również podnoszenia minimalnego wynagrodzenia, na które pan też nie ma żadnego wpływu. Więc to są rzeczy, które... Trudno mi powiedzieć, w jaki sposób można wyciągnąć konsekwencje od prezydenta, który wielokrotnie zwiększył dochody miasta z tytułu podatku od dochodów osobistych. Przypominam, bezrobocie 3,2%, kiedy wielokrotnie zwiększyły się dochody z podatku od nieruchomości bez podwyższania stawek poprzez większą ilość inwestycji, które powstają w mieście. Przez ostatnie lata 8-10 milionów rocznie na inwestycje, przy budżecie sięgającym 400 milionów złotych, no to znaczy tego się komentować, tak powiem, normalnie nie da. Ja myślę, że to jest kwestia takiej totalnej opozycji. Totalnej opozycji pisowskiej, która z jednej strony potrafi narzekać na to, że w Sejmie ma do czynienia z totalną opozycją, a my tu w mieście, widzę, mamy do czynienia z totalną opozycją pisowską. Coraz trudniej mi zrozumieć świat dzisiaj. W przeciwieństwie do kolegów pana prezydenta w Sejmie, no zachowujemy się inaczej. No wystarczy prześledzić obrady Sejmu i obrady Rady Miejskiej Jeleniej Góry, kto od kogoś powinien uczyć kultury politycznej. Brak absolutorium nie niesie za sobą żadnych skutków prawnych w zakresie dalszej działalności Marcina Zawiły.